Administracja USA odtajniła raport, z którego wynika, że Rosja od 2014 roku przeznaczyła ponad 300 milionów dolarów na kupowanie sobie polityków w ponad 20 państwach. Administracja USA ostrzegła także partie, że jeśli dalej będą przyjmować pieniądze z Rosji, zostanie to ujawnione. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, oświadczył, że jeśli zachodnie dostawy broni na Ukrainę nie zakończą się, to wybuchnie trzecia wojna światowa. Scholz rozmawiał z Władimirem Putinem, ale po rozmowie stwierdził, że do pokoju między Rosją a Ukrainą jeszcze daleka droga. Szef Czeczenów Ramzan Kadyrow ogłosił publiczne plany demilitaryzacji NATO. Według jego słów pierwsza w kolejce po zdobyciu Kijowa będzie Polska. Rosja zgłosiła gotowość do wznowienia rozmów pokojowych z Ukrainą. Ukraina jednak uważa, że jest to tylko po to, by spowolnić ostatnie sukcesy armii ukraińskiej.